Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. No i moi drodzy, tym razem obejrzymy sobie bitwę na Massachusetts B, czyli wersji czarnej. Jak widzicie, czarna wersja jest zdjęta, jest założony kamuflaż chyba brytyjski, z tego co mi się tutaj kojarzy, bo no mniejsza o to. Dobra, i będziemy oglądać sobie bitwę na tym właśnie pancerniku, autorem jej będzie gracz klanu AAO, czyli Team Gold. No i moi drodzy, jesteśmy tutaj top tierem, także mam nadzieję, że obejrzymy jakieś fajne widowisko. Mamy lotniskowce, mamy Lexingtony, mamy trochę dedeków. Dedeki ostatnio dosyć popularne w grze, nawet bardziej popularne niż pancerniki, chociaż w tej bitwie akurat tego nie widać. Mamy tylko dwa krążki, także to będzie raczej głównie bitwa między pancernikami i unikanie torped w międzyczasie. Mamy Skane, Olanda z tych szybkich, Akatsuki i błyskawice przeciwnika, co nas głównie interesuje. Także obejrzymy sobie bitewkę Team Golda na Massachusetts. Rozpływamy się, mamy na szczęście kapy do zajmowania, nie ma tych stref po jednej na drużynę. Bardzo tego trybu osobiście nie lubię. Leci ładnie, Oland wyhamował. No, 3900, nie najgorzej, nie najgorzej. O, pięknie, Lexington zdewastował błyskawice. Pozdrawiam ludzi, którzy nie zakładają flag na detonację. A już zwłaszcza takich, którzy nie zakładają flak na detonację, na klanówki. Pozdro dla kumatych. Ten co nie założył, to wie o co chodzi. Tutaj lekkie posuwanko od tyłu mamy. Co tu? Amagi nas trochę tutaj próbuje przepchnąć. Ale chłopaki widzę ostro, idą tutaj w kierunku KPC. Na razie za bardzo nie ma co strzelać, wszystko za wyspami. Tam jest jeszcze Atago, do którego warto by przymierzyć, ale widzę, że tutaj Team Gold interesuje się bardziej tymi okrętami, które płyną w stronę A i które kręcą się gdzieś przy B. Przy czym no, C jest dosyć mocno opuszczone. Jest Akatsuki, Atago, czy tam Takao i na dole gdzieś tam pancernik. Wiadomo, pancerniki nie są po to, żeby tracić na nich HP. Trzeba oczywiście zachowywać się jak najdłużej, bo to są cenne okręty, one nie mogą sobie tak ginąć, także czerwona North Carolina postanawia wybrać się na rejs dookoła mapy. No i gdzieś tam zaginęła nam ostatnio, widziana była na na H7, przepraszam. Na razie mamy 3900 damage'u, także no czekamy na rozwój sytuacji. O, Atago nam zamordowało Hipera, Hiper zamordował im Atago, także wymiana. Co tam walczy? Asashio za Katsuki, czyli jeżeli Asashio sobie chapnie torpedki, na co jest szansa, bo jeżeli w jego kierunku płyną. Poszła tu w międzyczasie salwa w Devonshire'a. Asashio przeżyło. Devonshire dostał tylko jedno przebicie na wylot. Na szczęście dla niego ta salwa była wymierzona tak sobie. Ale tu cały czas jest pokazana burta. Dalej pokazuje burtę Eitel Friedrich i wychodzą kolejne okręty. Wychodzi tutaj Fuzo, Władywostok, Lyon, także będzie w co strzelać. Sekundarka nam tu ładnie punktuje. Jednak Eitel będzie teraz na cel brany. Ładnie skupione te salwy wychodzą na razie. Także jest w tej bitwie potencjał. Tylko o, tutaj ładnie, 11 tysięcy weszło w Eitela, a przyjęliśmy tylko 1600. No, także a propos tego, co mówiłem o pancernikach, bardzo cenne jednostki, niezwykle ważne, nie wolno na nich tracić HP. Że mam, moi drodzy, pomysł na zrobienie serii takiego roasta, gdzie będę po prostu totalnie wyśmiewał jakąś grę. Nie mówię, że to muszą być bitwy złe, ale zastanowimy się nad konceptem tego, czy ktoś się na przykład nie obrazi. No, ale pomyślimy. Tutaj na razie oglądamy bitwę, która kandyduje do mnie na bitwy miesiąca, więc liczę, że będzie fajnie. Leci salwa w kierunku Fuzo. O. 1300. A tak się ładnie zapowiadało. Przyspieszmy trochę, bo na razie to się za mocno nic nie dzieje. Massachusetts świecone przez deskę, więc raczej nie zniknie. Ale ładnie ustawione, albo nie trafiając. Ojej, 30 tysięcy, dwie cyty tam poszły w Fuzo. Piękna salwa. Płyną wyścigowe ryby z Olanda najprawdopodobniej, bo jest ich tylko 6, ale wystrzelone na tyle dobrze, że nie weszło nic w cel. Teraz my bierzemy na... O, tutaj 10 tysięcy nam sprzedał ktoś.
leci salwa w Liona. No większość pancerników przeciwnika jest skoncentrowana w kapie A. Tamta North Carolina, która sobie krążyła po krańcu świata, jest nadal tam i widzicie, że ma tego hapsa całkiem sporo, także no nie wygląda to dobrze. W tej chwili mamy przejętego jednego kapa, mamy małe zgrupowanie naszych okrętów tam w rejonie tej wyspy. No i reszta tutaj walczy o przeżycie, uciekając przed no dosyć mocno przeważającymi siłami przeciwnika. Mamy stratę jednego okrętu, także jeszcze nie jest najgorzej. $60,000 na koncie mam jak na razie. Leci salwa w Liona. Liona, przepraszam. Kurde, mylą mi się te okręty. Znaczy wymowa okrętów, bo to jest Lion, a tamten jest Lion, ten brytyjski. No ale to jest 7, tam 9, także no wiadomo o co chodzi. Po prostu mówię tak samo. Przyspieszmy troszkę. Władywostok znika. O, znowu płyną torpedki. Raczej w cel nie wchodzą tutaj. No 2-4. Straciliśmy kolejny okręt. Tingold niezdecydowany. W co by tu strzelić? Czy strzelić, czy nie strzelić? Władywostok chyba pójdzie na cel, tak. Poszło na spoterku. Tam mamy raz, dwa, trzy, cztery okręty przeciwnika. Nasze są trzy i tutaj z tyłu mamy jeszcze Massachusetts. Powinien podejść troszeczkę, pomóc nam chłopakom. Może by coś tu więcej zrobili. A tak, no to skanę sobie na odchodzącym... O, a jeszcze skanę jest gonione przez ich europejski niszczycielek. I naszym lotniskowcem on się najprawdopodobniej będzie interesował, bo w tym kierunku zmierza. Lotniskowiec wbity w wyspę na krańcu mapy raczej mu szybko nie ucieknie. 62,000 na liczniku na razie, 12 minut bitwy jeszcze przed nami. Ale tu już mało zostało, tutaj Nowy Meksyk chyba wygarnął troszeczkę w tego Devonshire'a. No i Team Gold tutaj dobija, mamy Cytadelkę, 68,000 na liczniku, pierwszego fraga zdobywamy. No i nadal mamy sporo okrętów przeciwnika po tej stronie. Czyli więcej było niż 4, bo moja pomyłka. Było ich 5 i tam jeszcze Dedek z tyłu, teraz mamy 4 pancerniki nadal po tej stronie mapy. Nasze zastępy na kapie C mierzą się z Akatsukim i Zolandem również. Widzę, że Team Gold gra bardzo zachowawczo. Sekundarka w końcu złapała zasięg, więc powinna sobie zacząć tłuc. Co robi Lexington? Leci na Liona. Gneisena upadł, no to po tej stronie mapy został tylko Tingold i Skane, także gdyby zrobił tu jakąś ładną szarżę, no to byłoby to naprawdę piękne, gdyby tą flankę wyciągnął teraz, ale no jest to, no nie oszukujmy się, kilka okrętów na jeden to nie wiadomo jak może być grać doświadczony i zdolny i umiejętności mieć na jakim poziomie i tak po prostu go rozstrzelają. Ale tutaj Lion się powoli zaczyna kończyć, 3900, także jedna dobra salwa i mamy jednego mniej. Padła tu jedna torpeda wymierzona prosto w wyspę, także ta wyspa raczej nie wyminie. Mamy drugiego fraga, 98,000. No i Fuzo, Skane, Eitel i tam w oddali Władywostok. Gdyby Dedek padł, to można by tu zaryzykować jakąś taką szarżę na te okręty. Może coś by fajnego z tego wyszło. Jeden rykoszet tylko. No ale dosyć łaskawie również my jesteśmy traktowani przez RNG. Bo i kąty odpowiednio ustawione. No teraz weszło lepiej, 8600. Sekundarka bije cały czas. Nie wiem, czy tu ma Team Gold. Na pewno ma ręczne sterowanie ogniem, bo widać, że strzela tylko jedna burta. 7-6 we fragach, także jeszcze to jest bitwa przegrane. 250 punktów u nas, 750 u przeciwnika. To troszeczkę... O, Fuzo się dopalił dzięki pożarom. Bo w sumie dzięki zaleniom by się raczej nie dopalił. 122 na liczniku, mamy no fraga numer 3. Żeby nie ten Dedek, to by tu sobie na pewno Team Gold pozwolił na nieco odważniejszą grę, a tak to musi się cały czas tutaj jednak pilnować, żeby jakieś dzikie torpedy nie złapać. Przy czym Eitel zainteresowany jest bardziej naszym Dedekiem niż pancernikiem, który próbuje do niego. 6800 i jeszcze kolejny pożar na pokładzie.
No i niestety Vitelowi się udaje dokończyć robotę i nasze skane idzie na dno. No i mamy w tej chwili na dupie 4 okręty. Przepraszam, 3. Duży kaliber nam się pojawia, 145 tysięcy na liczniku. No i widzę, że Team Gold się odwraca, także chyba zacznie w końcu iść w kierunku tych tych okrętów tutaj na tej flance. 36 tysięcy na koncie, odpalona napraweczka. 5 tysięcy HP na Eitelu. No i szkoda tej salwy. Jeden rikoszet, reszta wpadła do wody. 155, ale sekundarka bardzo ładnie pracuje. Bomby z Lexingtona zrobiły trochę roboty. No i dobija tutaj sekundarka. Mamy fraga numer 4. No i co teraz zrobi Skane? Trzeba uważać na to, że po tamtej stronie mapy jest jeszcze Władywostok. Chociaż on teraz nie powinien mieć na nas bicia. Widzę, Team Gold bardzo przytomnie tu ładuje sobie obeczki. Wpada nam jeszcze wsparcie, moi drodzy. Także gdyby tu był jakiś... gdyby tu był Halsey, to już by troszeczkę szybciej strzelało to na pewno. No ale nie każdy go wszędzie wkłada. Sekundarka ładnie sobie plumka. Lecą samoloty, które raczej problemu nam tutaj nie przysporzą. Masa ma dosyć dobrą pelotkę. No to HP topnieje na tym skanę dosyć szybko. Jobek załadowany. Oj! A nie, to torpedy z samolotów, także tu dużo nam nie zrobią. Jak podskoczył ładnie tutaj kolega. Ekspert do walki w zwarciu, moi drodzy. Mamy fraga numer 5, mamy Krakena. No i mamy na 9 km jeszcze Władywostok. No to pominimy może. Nie wiem, czy tam ktoś będzie chciał pominąć, czy co będzie coś tam chciał gdzieś to poinformować, no ale... No nie wypada, nie wypada. Graczom takiej, o takich umiejętnościach nie wypada raczej takie komentarze rzucać. To są gracze, którzy grają dla przyjemności. Proszę to zrozumieć. No i co zrobi Władywostok? Przewaga punktowa jest dosyć spora. 400 punktów ponad dla przeciwnika. I my tutaj mamy na bliziutko Władywostoka. Puścił sobie tutaj Team Gold teraz samolot, żeby tego Władka sobie świecić. I płynie w naszym kierunku jeszcze Lexington. Płynie? Płynie. Bombardowanie na szczęście nie w celu. Mamy już 30 samolotów strąconych, także zaraz padnie pewnie ekspert uzbrojenia, czy tam obrony przeciwlotniczej. No i Władziu sobie stoi, moi drodzy, czeka aż na niego wypłyniemy. Pięknie burtą do tego ustawiony. O! Ładnie, 27, ładnie, ładnie. 200 tysięcy prawie przekraczamy już. No szybko ten Władek stąd nie ucieknie nam. Raczej kontować to się nie zamierza. Jeszcze tylna wieża wchodzi teraz do akcji. I leci kolejne... 27 teraz w samej tylnej wieży. Piękna salwa. 228 na liczniku. Sekundarka to pięknie robi robotę. No udało się co nieco poodbijać. Dużej krzywdy to ta salwa nie zrobiła. I Władka żegnamy. Mamy fraga numer 6, 235 na liczniku. No ale niestety mamy 400 punktów w plecy, także to jest troszeczkę problematyczne. Oland, jak widzicie, siedzi na kapie C. Lexington schował się za wyspę, także szybko mu krzywdy nie zrobimy. Został tutaj Queen Elizabeth, Pensacola i Lexington. Jest ekspert. To przy 35 wpada w takim razie. Ryczy tutaj Team Gold z bezsilności, bo już no niestety bitwa jest do wygrania, gdyby troszeczkę nasze okręty się zainteresowały tym, co się dzieje za nimi. Widzimy w tej chwili Lexingtona, no ale stoi nam w takiej odległości od wyspy, że raczej go tam nie trafimy. Idzie taka ostatnia rozpaczliwa salwa, ale raczej to już wiele nie zmieni. Dwie minutki do końca bitwy zostały, moi drodzy. Masa ma najmniej HP w tej chwili z okrętów tutaj oddzielonych. Więc no ciężko będzie tam dopłynąć. Gdyby Lexington nam tutaj świecił tą lotnię i byśmy jakoś tam, no nie wiem, może Queen Elizabeth by trochę do niej postrzelała, ale raczej nie zdążą jej zatopić. Gdyby weszli w kapy, obydwa najlepiej je zablokowali, no to wtedy byłaby szansa. 4 minuty do końca bitwy, to w 4 minutki myślę, że tu ogarnęliby sobie chłopaki tego Lexingtona. Przejęli jakiegoś kapa i punkty by się troszeczkę poodwracały, ale no nie wygląda to dobrze. Mamy 900 do 490, także 500 prawie punktów, nie no, 400 punktów straty do czerwonych. Team Gold tu próbuje przerzucić pociski nad wyspą, ale niestety za wysepka jest za wysoka, albo Lexington stoi za blisko. Ale sekundarka coś tam jeszcze dosięga. Minuta do końca bitwy. No dziwo, Lexington decyduje się wyjść za wyspy. Także jedna dobrze polosowana salwa i byłoby naprawdę tutaj bardzo przyjemnie jeszcze na zakończenie. W
wsadzić Devasta w lotniskowiec. Leci. Ładnie leci. Ojej, dwie penetracje tylko. I tutaj cytka. No troszeczkę za mało. Troszeczkę za mało tego damage'u. Wydłużyli nasi troszeczkę tutaj żywot tej bitwy jeszcze, bo wchodzi nasz krążownik w kapa. My jeszcze dobijemy sobie lotniskowiec, będzie frak numer 7 i jeszcze chwilę mamy, no ale pewnie Orland nie da się teraz znaleźć, a nasze lotnisko, widzicie sobie, tutaj lata z torpedowcami zamiast słać fightera albo bombowce chociaż, żeby znaleźć tego Orlanda. Kolejna salwa w kierunku Lexingtona. I mamy, moi drodzy, fraga numer 7, 282 tysiące na okręcie 8 tieru w starciu z szóstkami, także warto wziąć pod uwagę, że pula HP jest też nieco mniejsza. Ale wynik piękny. No i Orland zapewne gdzieś sobie uciekł, nie da się teraz odnaleźć. No i zostało dwa, no niecałe 3 minuty do końca bitwy. Przyspieszmy może, bo teraz pewnie będą go chłopaki szukać, także może tu nic nie zobaczymy, żadnej akcji. No pewnie kola przejęła, no ale no nie, to się raczej szala zwycięstwa nie odwróci, takiej różnicy punktowej nie odrobimy w 2 minuty. Jest Orland. Ale jest na krańcu mapy, więc raczej nikt go tam nie trafi. Co tu się dzieje? Jakaś padaczka. ...50 punktów brakuje czerwonym do wygranej. Mamy minutę do końca bitwy, także już raczej tu się nic nie zmieni. Orland nie straci tej szansy, żeby to uciągnąć i uciec. Jeszcze samotnego wojownika to pewnie dostanie, bo tutaj jest, są 4 okręty przeciwnika. No tak, tu się już raczej nic nie zmieni w tej bitwie, także ładnie zagrane. Komentarz na czacie sobie pominę. Wynik, moi drodzy, przedstawia się następująco. Mamy tutaj 7 fragów, 282 tysiące, ekspert obrony przeciwlotniczej, wsparcie duży kaliber i kraken. Bazowy exp wygląda następująco. No i moi drodzy, jeszcze dla wytrwałych, którzy postanowili sobie obejrzeć całą tą bitwę, mam niespodziankę. Specjalnie robię to w takiej formie. Jeżeli napiszecie mi w komentarzu, dlaczego do Was powinien trafić okręt premium, który będzie, moi drodzy, mains, czyli tier 8 niemiecki krążowniczek, no to sobie taki okręt wygracie. Ja po prostu wybiorę najlepszy komentarz, ten, który najbardziej przypadnie mi do gustu. Po prostu napiszcie, dlaczego chcecie ten okręt dostać. Także w komentarzu pod tym filmem napiszcie, czemu chcecie dostać mainsa, jak go wykorzystacie. Coś takiego, co by mi się spodobało. Ja najlepszy komentarz wybiorę i nagrodzę okrętem premium tieru 8. To jest, moi drodzy, dla widzów mojego kanału na YouTubie. Także na dziś z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i na razie.